Cześć, chciałbym Wam przedstawić moduł Bluetooth OVC3860, który to jest w naszym sklepie ABCRC. Teraz w formie 2.0, a więc na takiej już przygotowanej do takiej niebieskiej płytki, gdzie są wyprowadzone, gdzie jest wyprowadzone 5 przycisków, jak i 5 diod LED. Po drugiej stronie mamy informację, że można tutaj przygotować sobie właśnie baterię 1S, na przykład LiPo albo lion o napięciu 3,7V, czyli 60V. No i mamy tutaj tranzystor, który piluje nam napięć akumulatora, więc taki BMS nie pozwala zbytnio rozładować się akumulatorowi, jak i również podczas ładowania, ponieważ mamy tutaj złącze mikro USB, nie przekracza napięcia 4,2V, soleracja plus minus 5%, tam jest tam 5,2, 4,2, 4,3V maksymalnie. Mamy wyjście również zwykły jack stereo, audio jack 3,5, a więc na zwykłe popularne słuchawki, które możemy tutaj właśnie umieścić i słuchać muzykę, czy to na słuchawkach, czy też na przykład można podłączyć taki adapter i podłączyć z drugiej strony pod wieże, kino domowe lub inne urządzenie audio i na przykład odtwarzać sobie bezprzewodowo muzykę z telefonu. Co jest bardzo wygodne, ponieważ no, telefon możemy mieć przy sobie, a więc gdzieś tam pisać, przeglądać Facebooka, a muzyka będzie nam szła bezprzewodowo z wieży, czy to kina domowego lub innego właśnie systemu audio, czy też właśnie z telewizora. A więc bardzo fajny gadżet, ale również daje nam inną możliwość, ponieważ można go zaimplementować w słuchawkach. Na przykład ktoś ma słuchawki nauszne z przewodem, ten przewód gdzieś mu tam przeszkadza, no to może sobie użyć takiego modułu, wszczepić go w słuchawki i zrobić sobie słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth. Od razu mamy wyprowadzenia przycisków, jak i również wejście na akumulator, a więc bardzo prosta rzecz do złożenia. Trochę sprawa się komplikuje w przypadku takich zwykłych modułów audio Bluetooth, gdzie trzeba po prostu sobie przylutować zasilanie, lewy, prawy kanał, jak i również tutaj mamy wyjście sygnalizujące stan pracy diodą LED, a więc no to jest już takie bardziej zaawansowane. Można to podłączyć również pod ten moduł, pod na przykład gniazdo jack DC, na przykład za pomocą takiej przejściówki puszczać sobie właśnie w ten sam sposób muzykę, jednak no tutaj nie mamy wzmacniacza audio i taki moduł nie uciągnie nam zwykłych słuchawek, dlatego ten moduł jest właśnie bardziej do takich systemów właśnie, gdzie jest już wzmacniacz, czy właśnie pod końcówkę mocy, czy wzmacniacz, podłączymy te wyprowadzenia, czy też tak jak właśnie ja zrobiłem sobie w swoim samochodzie, żeby nie niszczyć sobie już samo wejście jack w telefonie mi nie chciało za bardzo włączyć, dlatego zrobiłem sobie łączność przez właśnie ten moduł Bluetooth. Do wejścia jack w telefonie podłączyłem po prostu lewy, prawy kanał, 5V wziąłem najprościej z ładowarki takiej samochodowej, gdzie włączam ją do zapalniczki, przewód USB uciąłem, podłączyłem plus, minus, kondensator filtrujący zasilanie, bo to są moduły Bluetooth prądowe, a więc żeby nie było zakłóceń na głośnikach na wyjściu. A więc co, teraz jak działa ten moduł? Ja mam tutaj, podłączyłem właśnie 1S akumulator, podłączamy go. Jak widzimy, zaczynają nam mrugać te dwie diody dolne. Znaczą one właśnie gotowość modułu Bluetooth z parowaniem urządzenia. No i teraz otwieramy sobie telefon, włączamy Bluetooth, dajemy wyszukaj urządzenia. Jak widzimy tutaj od razu już chce mi się telefon połączyć właśnie z port 1007 Bluetooth. Wpisujemy hasło. Hasło to 1, 2, 3, 4 lub 0000. Nie wiem, wyszło mi tutaj coś, że nie może się połączyć. Dlatego może 4 zera pomogą. Jak widzimy, 4 zera są hasłem do połączenia z tym modułem. U góry mamy ikonkę, zmieniła się nam już ikonka Bluetooth na gotowość odtwarzania przez Bluetooth, jak i również zaczęła nam mrugać tylko jedna dioda LED, właśnie ta na dole. No i teraz możemy sobie odtwarzać muzykę podłączając słuchawki działa nam również pogłaśnianie na telefonie, jak i również na samym module. Możemy dawać następną lub poprzednią piosenkę poprzez wciśnięcie tych przycisków. Tak jak widzimy, teraz mamy Chainsmokers, Don't Let Me Down, to jest ten sam, dajmy następny. Wszystko działa bardzo dobrze. Jak teraz słyszymy, muzyka nam idzie z... tylko trzeba to pogłośnić. Ze słuchawek. Dźwięk jest przyzwoity, wiadomo, nie jest to zestaw hi-fi wysokich lotów, ale do naprawdę takich prywatnych rzeczy, jeżeli nie jesteście tylko audiofilami i takie lekkie niedociągnięcia Wam pasują, to oczywiście takie moduły są dla Was. A więc to by było na tyle. Oczywiście moduł tutaj ma jeszcze środkowy przycisk, którym można zatrzymać utwór, wstrzymać utwór, wznowić go, również odebrać lub zakończyć połączenie telefoniczne, ale także mamy właśnie dwie diody sygnalizujące u góry ładowanie i również jedną diodę na środku, która ma kolor czerwony. Ona się zaświeca wtedy, kiedy napięcie akumulatora jest już niskie, nieumożliwiające zasilania modułu, i wtedy ona się nam zapala. Moduł jest tam jakiś czas, chyba 0,2 V, a więc gdy zaświeci się nam ta dioda, to znaczy, że akumulator jest słaby. On jeszcze chwilę pochodzi, ale za niedługo się wyłączy, a więc fajne takie, że nie od razu nam się wyłącza, tylko mamy jeszcze trochę czasu na reakcję, podłączenie właśnie mikro USB, załadowanie akumulatora. No i właśnie te dwie diody nam sygnalizują ładowanie i naładowanie akumulatora. Ale to by było na tyle. Ja za uwagę dziękuję. Oczywiście ten produkt możecie znaleźć w naszym sklepie ABCRC, do którego już teraz Was serdecznie zapraszam. No i to by było na tyle. Cześć!